Kręcimy Inowrocław. Siema, moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i dzisiaj pytam mieszkańców Inowrocławia, co by dodali na naszym rynku, na naszym inowrocławskim rynku, czego brakuje, co by jeszcze można byłoby zmienić. Oglądajcie koniecznie. Więc co chciałabyś dodać do nas na rynku? U nas na rynku przydałaby się jakaś dobra kawiarnia, ponieważ nie ma gdzie wypić kawy, zjeść jakiegoś ciastka. I moim zdaniem na rynku jest bardzo mało zieleni. Jest taka betonoza, jestem na profilu architektura krajobrazu. I właśnie dużo rozmawiamy na lekcjach, że na naszym rynku jest po prostu dużo betonu i zero zieleni, więc przydałoby się tam dużo więcej zieleni. Może więcej ławek po prostu, bo tylko przy fontannie są, tak? I tak z boku przy ulicy są też. Może więcej ławeczek? Nie mam pojęcia. Co by pan zmienił na naszym rynku w Inowrocławiu? Nie wiem, bardziej bym pilnował tych pijaków, które tam siedzą cały czas i robią bałagan i bezpieczeństwo przede wszystkim. Bo to, co się dzieje tam w godzinach wieczornych, to jest przygięcie i dramat. Brak cienia, żeby się schować latem. Żeby schrony jakoś odbudować, nie? Bo kiedyś, jak ja chodziłam jeszcze do szkoły, to było pół, dawno temu, no to na taki przedmiot był przysposobienie obronne, to my zwiedzaliśmy bunkry, tak. No a jakby teraz ktoś nas zaatakował, no to my jesteśmy bezbronni, nie? Co chciałbyś zmienić na naszym rynku? Jakiś klub może do imprez, coś takiego, że spotkania można były, mogły być. No w sumie też tak myślę, że jakiś klubik, nie? Mógłby być. O, wie pan, co więcej atrakcji dla dzieci na świętej ferie? To głównie to. Myślę, że jakiś bar by się przydał albo jakiś klub. Myślę, że to taka dobra inicjatywa. Yes. Hello. My name is Boris, this is Iron and Christian. And we send our best regards to all Polish followers of this channel. Thank you. A wy, co byście dodali na naszym rynku? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Siema.